Witam was wszystkich w czwartym odcinku z serii GTA Vice City. Tutaj właśnie będziemy naszą kontynuować sobie przygodę. Pojedziemy do Diaza teraz, naszym Landstalker. Chyba tak się dokładnie nazywa ten pojazd. Tutaj czcionka trochę jest taka mało wyraźna, czasami ciężko jest doczytać się, o co chodzi. W ogóle nie wiem, czemu to jest skręciłem, skoro tylko na niego jest jedno wejście. O nie, i się przewróciłem. O, jednak nie. Jednak się obróciłem, zrobiłem 360. Chyba teraz już nie będę miał 360. Głupia latarnia. Dobra, wychodzimy z pojazdu. Szybko uciekamy. Ja tego nie wybuchłem. Dobra, dawaj jakiś pojazd. Może być. Jedziemy na tym freeway. Ej, poskręcamy sobie, żeby tylko na nikogo nie wpaść. W ogóle jak już tutaj jesteśmy, nie? Jedziemy do Diaza, to sobie od razu już armora odnowimy. Bo to MP5 mam sporo amunicji. Mam 800 amunicji, więc jest sporo. Tak, wytrącimy sobie, ale jednak nie. Cieklo. Tak, posmamuję sobie przyciskiem, żeby przyspieszyć jazdę. Taki trik, którym wam pokazałem w pierwszym odcinku. Jest. Wejście do drzwi i wchodzimy. Chronom Pęcz 86. What kind of incompetent fool are you? What are you doing here? No i znowu Lensa. Teraz będziemy odbierać kasę złodziejowi. Ten Lens sobie prowadzi, możemy strzelać. Gdzie ten mamy rozwój? Tak widzisz, gdzie samobójca skoczył. No, postrzelałem sobie trochę, no i teraz się zaczyna, i teraz trzeba wszystkich powybijać. Jeden, spadaj. Tam już widziałem. Z jednej strony wybiegną. Na razie idzie nieźle, tam w ogóle widzimy, mamy sterowiec. Sobie lata. No i chyba wszystkich tutaj zabiliśmy, nie? Jeszcze tamtych. Teraz chyba wszystkich zabiliśmy. Dobra. To jeszcze jeden sobie wstał. W ogóle jestem ciekawy, jak oni tam weszli, skoro tam nie widzę wejścia. To są okna. Turf,
Okay, you're on your own from here. Good luck, brother. Dobra, wyjdź już. Teraz pojedziemy na metodę Izaka, jak to mówił, na Global Elita. Czyli pojedynczo. Będziemy wykrywać się stopniowo, skutkami. Dobra, jeszcze. Jeszcze gdzieś jeden się spuntuje. No i wszystkich pokonaliśmy. No. Misja poszła gładko. Nawet ani razu nie oberwałem. No, dawaj, ląd, zabieraj mnie. Już siedzimy w helikopterze i lecimy. No. I dwa ty się jest. O, wszystkie mosty są odwołane. To jest strzela. Nie wiem tutaj jakaś łódź jest. Zasypiona łódź może. Skradziona łódź może. Nie wiem, czasami ciężko jest się odczytać z tej czcionki. No i jedziemy tam. Kurde, ja tu jadę, widziałeś? Ale będzie ekran ładowania, coś czego już nie ma w dzisiejszych grach. Dobra. Dobra. Kurde, nie mogę go trafić. Na szybką, za dużą czułość mam w tej grze. Przeładowanie. Używam samochodu jako mojej tarczy, żeby jak najmniej stracić żyć. Wyjdę jeszcze z której strony. Odbiegnę tutaj, może zaraz się pojawią. Gdzie ktoś? No i widzę, że strzelają. Nie wiem, może w ścianę. O, tutaj się pojawia. Tutaj są. Mogę już tego kacha podnieść. Dobra, tutaj weźmiemy. No i zrzuciliśmy łódź. No i możemy iść. O nie, jeszcze przyszli. Szkoda, że to jest ten sam ziomek. Gdzie ten sam? Ten sam, tak samo ubrany. Tak samo wyglądam. Dobra, wszystkich żeśmy pokonali, no i uciekamy. Wsiadziemy do łodzi i obiedzie. Tak się wchodzi do łodzi. No i płyniemy. Trzy gwiazdki aż. Ja że gra troszeczkę ze zdrowia straciłem. Strzelają. Szybko. O, i proszę. Gdzie przejeżdżamy tutaj łodzią i normalnie jakby nigdy nic parkujemy. Cztery tysiące i teraz tak, mamy D i A. Więc tak. Ja jako, że już tutaj jestem, nie, no to pójdziemy od razu na D. Tylko trochę mnie niepokoi, że nie mam armoru. Może w tym... O, telefon dzwoni. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can
I może w labiryncie co będzie? Będę po prostu się wchodzi. To jest koniec. W ogóle jestem ciekaw, kto sobie taki labirynt buduje. Pewno jak już ma taki wybudowany, to wie jak z niego zawsze wyjść. O, znowu telefon dzwoni. Kolejna budka telefoniczna. Patrzcie, ile mamy, masz 4 misje. Dobra, pójdę na obku, nie chcę mi się szukać. Jak wejść do labiryntu. Dobra, to od razu zrobimy sobie D. I myślę, że pojedziemy jeszcze na... później, może jeszcze pojedziemy na A. Jeżeli nie będzie już misji na D, to pojedziemy na popyt i podaż. Idź do najszybszej łodzi przy molu. No to idziemy. Zobaczymy co będzie. Kurde, Lance tutaj jest. We got some competition. So Tommy, we know it was Diaz busted our deal. So why in the hell are we running errands for? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. Nowy ekran ładowania. I like your style, man. Real fresh. It's time for fans, fans, fans. Let's Padova. Strzelę tam Lens. Ja dojadę. Nie umiem jeździć. Więc spoko. W sumie nie dojadę, tylko popłynę. Jesteśmy na wodzie. Tutaj teraz szybko skręcimy, tędy. A jest łódź. I wbiliśmy się w nią. Dobra, teraz strzelamy. Kubańczycy tutaj mamy. Tak chyba się nazywali. Dobra, pozbyliśmy się tutaj. Lens, płyn, jedziesz. Dobra. Teraz tak. Z której strony? Z przodu może teraz? Malu. Dobra. Chyba nie trafiłem to. Od razu zestrzeliłem. Kierowca, ale do... zacerował. Jak mi się to udało? Dwie gwiazdki aż. Tutaj widzę, że już jest na łodzi. Dawaj, nie ruszaj się. Kiedyś cię trafię. Pięknie, trafiony, zatopiony. No. No i się nam udało. Teraz pojedziemy sobie na A. A teraz pojedziemy. Good shooting, my friend. You're a real proper grade A lunatic. Well, thank you. See you around, Tommy. Okay, Mr. Lance Vance Dance. No i 10 tysięcy. No i to są pieniądze prawdziwe. O, mamy dresa, jaki dostarczono nam. Dobra. Schodzimy teraz, idziemy sobie do A. Wiesz, dla tymi tutaj, patrzcie. Siema, Janusze. Ja się ich tutaj pozbyłem. Teraz szybko sobie przebiegniemy. Kto zadzwoni na policję? Skąd wy w ogóle wiedzieliście, że ja takie coś zrobiłem, no? No mnie bardzo ciekawi w tej serii GTA. Jak to jest w ogóle możliwe? Skąd wy wiecie, co ja robiłem? Dobra, idziemy na samochody, teraz pojedziemy sobie na A. A będzie dobrym wyborem. Później... Teraz na A. Jak
na razie jeszcze sporo mamy czasu. Dobra, a z butel. Pogrzeb. Ciekawe, co teraz się wydarzy. No bo przyjeżdża w limuzynie, siedzimy tam. Idźcie przebrać za Kubańczyka w małej Hawaii. No to idziemy. Przejedziemy sobie tych tutaj. Kurde, odczepcie się, ja przecież nic nie robię. Jak się przebiorę, to zapomną, kim ja w ogóle jestem. Teraz tylko tak trzeba jeździć, nie żeby się nie poobiec, żeby być jak najszybciej. Tam policjant sobie szedł. To jeden skręca. Dobra. Mamy rozwalić teraz bossa gangu. To jedziemy go rozwalić. Wspaniale, zauważyliście. Kurde, wstawaj, Tommy. Kurde. Dobrze. Ło, jak mało zdrowia. Jeszcze tyle policji mam na ogonie. Gdzie jest jakiś samochód? Albo chociażby mnie przestali gonić. Nie, tędy nie, bo się zaraz zabija. Kurde. 9 zdrowia. O, przynajmniej mnie już nie gonią. Dobra. Dobra. Teraz potrzebuję tylko jakiegoś samochodu. Dawaj auto. Dobra, pojeździmy sobie po drugim mieście, poszukamy, może tutaj gdzieś będzie safe, bo wiecie, z taką ilością zdrowia to ja nie chcę jechać, bo raz się wywalę i już będzie już po mnie, aż trochę szkoda marnować aż 800 nabojów w MP5, chociaż tak może się nazywa ta broń, w każdym razie nieważne, szkoda marnować w niej naboju. To jest ammunition też. Czyli będziemy musieli zajrzeć do ammunition. Za lepszą bronią, za karabinem, granatami może. Weźmy sobie motor, położę sobie gdzieś tak z tyłu, żeby mi nie zniknął. O, telefon. Hey Leo, I got some work for you. The same Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Do you ever think of that prick? You kill Leo? You must have big honest. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk mano y mano. O. No. Dobra, najpierw kupimy dom. 14 tysięcy. No, spora kasa, ale... No, chociaż na sam początek jest dosyć sporą. O, jest, motor mój nie zniknął. Dobra, no to zapiszemy. Zapiszemy sobie motora i zapiszemy grę. I wydaje mi się, że tyle. O, kolejny telefon. Yo, Tommy, it's o, Lens Fans Denzel na zmianę. Oh, nice to hear from you, Lens. Come on, man, be cool, be cool. Nie wiem ci tego, tam jak jest ammunition, nie, no to jeszcze sobie wpadniemy i kupimy armora. We're going to have to do it, cause otherwise we're going to be dead, Blanche. Lens. We're in too far now. A, to ja wiem. Thanks for the call. Idziemy. Tej odbijać na niedługo, no to dobra. Zapiszemy na slocie trzecim.
No dobra. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Na razie.